Panie Marszałku, Wysoki Sejmie, moje oświadczenie dotyczy skutków wejścia w życie nowelizacji ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. W 2010 roku w tej Izbie z inicjatywy Klubu Parlamentarnego Platformy Obywatelskiej Sejm przeprowadził nowelizację tej ustawy. Klub Sojuszu Lewicy Demokratycznej w związku z trybem pracy nad tą ustawą oraz wieloma wątpliwościami wstrzymał się w głosowaniu nad tą ustawą. Dzisiaj w wyniku realizacji tej ustawy istnieją ogromne zagrożenia dla funkcjonowania dużych zakładów pracy chronionej, w szczególności mających formę spółdzielni. Wprowadzenie rozwiązania zawartego w artykule 22 ustawy o rehabilitacji zawodowej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych prowadzi do dalszej likwidacji zakładów pracy chronionej, które nie mogą się w szybkim czasie dostosować do brzmienia tego artykułu. Wprowadzono nieuzasadnione, naszym zdaniem, preferencje dla małych firm, na przykład 40 etatów niebędących zakładami pracy chronionej, którym bardzo łatwo jest spełnić warunki artykułu 22 ustawy o rehabilitacji, na przykład 15 osób ze skorzeniami wymienionymi w tym artykule. W ten sposób eliminuje się z rynku duże firmy, których dostosowanie się do wymogów jest bardzo czasochłonne i trudne, a w przypadku spółdzielni często niemożliwe ze względu na zapisy ustawy prawo spółdzielcze. Stworzono te preferencje dla małych firm niebędących zakładami pracy chronionej, eliminując, jak wspomniałem, duże, z dużą tradycją firmy spółdzielcze, zakłady pracy chronionej, które ze względu na ograniczony czas nie mogą dostosować się do obowiązującego prawa. W tej chwili w wyniku tej nowelizacji bardzo wiele zakładów pracy chronionej, spółdzielni, firm, które zatrudniają po 100 i więcej osób niepełnosprawnych, te firmy tracą płynność finansową ze względu na właśnie te rozwiązanie zawarte w artykule 22. Natomiast na rynku powstają jak grzyby po deszczu małe firmy, które szybko spełniają wymogi artykułu 22 i przejmują te wszystkie kontrakty, które wcześniej miały możliwość realizowania te duże firmy zatrudniające znaczną część właśnie osób niepełnosprawnych. Jest to zjawisko bardzo niedobre, dlatego że z tych dużych firm będą zwalniani pracownicy, osoby niepełnosprawne, które na rynku pracy będzie im bardzo trudno się odnaleźć. Aby zlikwidować powstałe patologie, należałoby dokonać szybko nowelizacji ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Przed zakończeniem obecnej, poprzedniej kadencji Sejmu minister Jarosław Duda, pełnomocnik rządu do spraw osób niepełnosprawnych, z tej trybuny sygnalizował, że rząd po pierwsze monitoruje przebieg tej ustawy, po drugie przygotowuje stosowne rozwiązania. I stąd zwracam się do nowego ministra pracy i polityki społecznej, aby w trybie pilnym dokonał rzeczywiście weryfikacji tych zapisów i skutków tych zapisów, abyśmy za chwilę nie obudzili się w sytuacji, kiedy na rynku bezrobotnych pojawi się grupa osób niepełnosprawnych wyeliminowanych w wyniku wprowadzenia tejże ustawy. Dziękuję uprzejmie.